Zajmiemy się odejmowaniem ułamków dziesiętnych. Mam takie zadanie: pięć przecinek siedemdziesiąt trzy setne odjąć zero przecinek zero osiemset dwadzieścia jeden dziesięciotysięcznych. Pierwsza rzecz z takimi ułamkami to wyrównanie liczb względem przecinków. Chcemy, żeby ten przecinek był dokładnie nad tym przecinkiem. Przed chwilą zrobiłem to automatycznie. Zróbmy to trochę starannie. Tu napiszemy 5,73. Tu zapiszę przecinek. Przecinek 0,821. Trzeba też wpisać 0 przed przecinkiem. Przecinki zostały wyrównane. Możemy już odejmować. Przy odejmowaniu ułamków dziesiętnych trzeba pamiętać, że te 21 dziesięciotysięcznych, czyli to 2 i to 1, też musimy od czegoś odjąć. Nie możemy odejmować od pustego miejsca. Musimy więc dopisać nad nimi 0. Jak wiecie, dopisując zera na końcu ułamka dziesiętnego, nie zmieniamy jego wartości. Możemy to potraktować jak odejmowanie ułamków dziesiętnych z czterema miejscami po przecinku. Zobaczmy czy któraś z cyfr w górnym rzędzie nie jest mniejsza od cyfry pod nią. Jest kilka takich przypadków. To 0 jest mniejsze od tej jedynki, to 0 jest mniejsze od tej dwójki, trójka jest mniejsza od ósemki. Musimy więc pożyczać. Niektórzy tuż po pożyczaniu wykonują odejmowanie, a potem znów pożyczają i tak dalej. Ja wolę pożyczać wszystko od razu. Zacznijmy od górnego rzędu z prawej. Zero jest mniejsze od jedności. Tutaj musimy mieć 10, więc muszę pożyczyć. Szukam w lewo od zera. Widzę, że musiałbym pożyczać od kolejnego zera. Nie zrobię tego, choć niektórzy twierdzą, że tak można. Zamiast więc pożyczać 1 od 0, pożyczam 1 od całej 30. Tutaj jest 30. Trójka i 0. Pożyczyłem 1 dziesiątkę. Zamiast 30 mam więc 29. Sprawdźmy jeszcze raz, czy wszystkie liczby górne są większe od dolnych. 10 jest większe od 1. 9 jest większe od 2. 2 jest mniejsze niż 8. Musimy pożyczać jeszcze raz. Tu mamy więc 12, a tu zostaje 6. Sprawdźmy jeszcze raz. 10 jest większe niż 1, 9 jest większe niż 2, 12 jest większe niż 8. 6 jest większe niż 0 i 5 jest większe niż 0. Pożyczanie mamy więc z głowy. Teraz możemy odejmować. To łatwe.

W tym samym miejscu co powyżej. Oto rozwiązanie: pięć i sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziesięciotysięcznych. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Osiem osiem i dwadzieścia setnych. Odjąć 105 dziesięciotysięcznych. W pierwszej kolejności wyrównujemy przecinki osiem przecinek dwadzieścia i zero przecinek zero sto ten przecinek musi być pod tym przecinkiem. Teraz dopisujemy 0, gdyż to 0 i to 5 trzeba od czegoś odjąć. Teraz pożyczanie. Znów sprawdzam. Czy liczba górna jest większa niż liczba dolna? 0 jest mniejsze od 5, więc musimy pożyczyć. Nie można pożyczyć od 0, więc pożyczę od całej 50. Po pożyczeniu zostaje nam 49. Zamiast 0 mamy 10. Zgadza się? Pożyczyłem 1 od 50, żeby tu mieć 10. 10 jest większe od 5. 9 jest większe niż 0. 4 jest większe niż 1, 2 jest większe niż 0, 8 jest większe niż 0. Możemy odejmować. 10 odjąć 5 równa się 5. 9 odjąć 0 równa się 9. 4 odjąć 1 równa się 3. 2 odjąć 0 równa się 2. 8 odjąć 0 równa się 8. Przecinek stawiam w tym samym miejscu co u góry. Jeżeli opanowaliście odejmowanie, to przy ułamkach dziesiętnych wyrównujemy liczby tak, by przecinki były 1 pod drugim. Dopisujemy 0 i odejmujemy. Przy odejmowaniu mamy zwykle problem z pożyczaniem. Mój sposób jest trochę inny niż w większości szkół. Na ogół odejmowanie wykonuje się na zmianę z pożyczaniem. Ja sądzę, że lepiej pożyczyć wszystko od razu. Gdy muszę zamiast 0 mieć 10, to nie pożyczam od 0. To nie jest intuicyjne, pożyczam od całej 50. Zamiast niej zostaje mi 49. Zróbmy jeszcze jedno zadanie. Dwa i sześćdziesiąt setne odjąć 486 dziesięciotysięcznych. Zapisujemy liczby tak, by przecinki były w jednej linii: 2,64 i 0,0486. wyrównałem przecinki, dopisałem 0 w górnym rzędzie. Tu jest 0, więc pożyczamy. Zamiast 0 mamy 10. Nie pożyczę od 0, więc pożyczam od 40. Zostaje tu 39. 10 jest większe od 6, 9 jest większe od 8. 3 jest mniejsze od 4, więc musimy pożyczyć. Zamiast 3 mamy 13.

Przecinek stawiam pod przecinkiem. Wynikiem odejmowania jest liczba 2 i 5914 dziesięciotysięcznych. Mam nadzieję, że lepiej rozumiecie odejmowanie ułamków dziesiętnych.